Ma dar jasnowidzenia? Terentiew przewidziała W.S. Wiśniewskiego. Smutne, ale prawdziwe. Dla bliskiej osoby Michał Wiśniewski jest zdolny do wielu rzeczy. Jedną ze swoich byłych żon. Piosenkarz chciał nawet wkręcić do popularnego serialu. Jednak Nina Terentiew, która miała wtedy wpływ na jego obsadę, nie zgodziła się na to. Faktowi piosenkarz powiedział dlaczego i co mu powiedziała. Jej słowa okazały się prorocze. Michał Wiśniewski nazywa Ninę Terentiew drugą matką. Lider ich troje zawsze przez lata swojej kariery nigdy się na niej nie zawiódł. Gdy się poznali, była szefową dwójki. Szybko przypadli sobie do gustu i piosenkarz zaczął coraz częściej bywać u niej na antenie. Zaprzyjaźnili się też prywatnie. To się nie zmieniło, gdy w 2006 roku Terentiew przeszła do Polsatu. Co ciekawe, Wiśniewski nigdy nie wykorzystywał swoich prywatnych relacji z Niną w pracy. Tylko raz poszedł do niej po prośbie. Nina to jedyna osoba, która po tych wszystkich sinusoidach, które przeżyłem, była zawsze. Nie przypominam sobie, żebym to od roku 2001 wykorzystał. Ludzie mi zawsze mówią, że mam dobrze, że mam Ninę, więc mogę występować w Polsacie. Nie. Ja mam dobrze dlatego, że mam przyjaciółkę Ninę, która wielokrotnie dawała mi wiele życiowych rad, które wziąłem sobie do serca. Wielokrotnie mówiła mi, że nie rozumie czemu moje żony biorą ze mną ślub. Radziła mi w ich tematach, opowiada nam Michał Wiśniewski i opowiada, jak chciał kiedyś wylansować jedną z byłych żon. Przyszedłem kiedyś do Niny po prośbie. Poprosiłem ją o rolę dla jednej z moich żon w pewnym serialu. Nieważnej, w której ona wtedy była stacji. Ona powiedziała, Michał, ja bym ci nieba uchyliła. Ale nie zrobię tego, dlatego, bo jak ja jej dam rolę, to ty stracisz żonę. Dokładnie tak się stało, bo choć roli nie dała, to ja zrobiłem coś takiego po swojemu. Że tą żonę straciłem. Nie powiem, o kogo wtedy chodziło, ale było to w punkt, mówi nam Michał Wiśniewski. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że żoną, którą do telewizji chciał wkręcić Michał Wiśniewski, była Mandaryna. Ostatecznie tancerka wystąpiła w konkurencyjnej dla Terentiew stacji, czyli TVN jej na wspólnej. Jej małżeństwo z Michałem Wiśniewskim zakończyło się, gdy już w nim nie grała, ale była bardzo popularna. Przeczytaj też. Michał Wiśniewski nie kupuje dzieciom prezentów. Michał Wiśniewski usłyszał druzgocącą diagnozę. I może nie być odwrotu. Syn Michała Wiśniewskiego podsumowuje reality show ojca. To nie moja bajka.